Cześć, dzień dobry. Tutaj drugi odcinek Radia Blazers. Ja nazywam się Grzesiek Parzech i jest ze mną Andrzej Tropaczyński. Pogadamy o... Cześć Grzesiek. ...koszykówce Blazers. Nie było nas tutaj dwa miesiące, czyli niby długo, ale na standardy NBA, zwłaszcza, że sierpień nie jest najciekawszym czasem w koszykówce za oceanem, to nie aż tak długo. No i teraz chcielibyśmy zrobić to mały remanent, powiedzieć o tym, co jednak w tym sierpniu się w Blazers wydarzyło. Właśnie. A coś tam było. Chyba głównym bohaterem był CJ McCollum, który kontynuuje swoją krucjatę przeciwko Golden State. Zupełnie nie wiem tak do końca, o co mu w tym wszystkim chodzi. Może po zabudowaniu sobie jakiegoś wizerunku. No CJ jest też dziennikarzem, nie zapominajmy. Tak? No ja rozumiem, że on jest koszykarzem po pierwsze, ale chyba buduje już na przyszłość swoją jakąś pozycję. Ale troszkę Lillard mu ostatnio, mam wrażenie, go przegonił z tymi wszystkimi newsami na temat zmian pracy wśród dziennikarzy. No tak, ale McCollum ma swój program nawet. Podcast, tak. Pull Up, tak? Pull Up. Nazywa, tak. No i tak jakoś tematycznie to chyba dominuje ten swój program tym, co... Obraża gości. Powiedzieć o Golden State, tak. To już jakąś fobię powoli wygląda. Teraz uczepił się DeMarcusa Cousinsa i jego ruchu, czyli przejścia do Golden State. Tam nawet, jeśli dobrze to tłumaczę, to użył słowa obrzydliwy w stosunku do tego, co zrobił DeMarcus Cousins. I pojawiła się ta narracja, że on nigdy by tak nie postąpił, że to pójście na łatwiznę. I to jest ten sam motyw. To było w stosunku do Cousinsa użyte, czy tak, w stosunku tak, do Golden tak, State? W kontekście ruchu Cousinsa, ale to jest ta sama śpiewka, którą jakby śpiewał w przypadku Duranta, prawda? Okej. No bo tam jakaś kłótnia w ogóle wyniknęła. Tak, no takie antenie, kłótnie, tak. Nie kłótnia. Później się tam pogodzili na Twitterze i takie trash talki lekkie. Właśnie, ale jakby motyw jest ten sam. Coś do tego Golden State ma i nie może się z tym pogodzić. Właśnie. Tylko mi... Wiesz co, ale to nie jest jego taka jednostkowa opinia. No tam po tym transferze Cousinsa do te tweety różnych innych zawodników NBA, no były, może tam nikt obrzydliwe nie pisał, ale było to bardzo mocno odebrane przez niego. Wiesz, ja się mogę nawet z nim zgodzić w sensie takim rzeczowym, tak, że Durant... Ja akurat nie, bo mi się wydaje, że to bardziej taki koń trojański będzie i koszykarsko to o nim na pewno. No tak, tylko chodzi o ten timing, którym on przychodził, tak? Czyli przyszedł do drużyny absolutnie dominującej, z którą przegrał. Ale nie, ja mówię o Cousinsie teraz, tak? No to pomieszaliśmy. Ja mówię, że w jednym przypadku i drugim może mieć trochę racji, tak? Na przypadku Duranta wydaje mi się, że ma sporo racji, bo odczucia powszechne są takie, że Durant jakoś specjalnie etycznie się nie zachował, jeśli możemy na takim poziomie mówić. Natomiast jeśli się przegrywa kolejne playoffy, jeśli przegrywasz playoffy 0-4 z Pelicans, to myślę, że nie masz argumentów, żeby z czymś takim wyjeżdżać po prostu. No i tak mu odpowiedziała na Twitterze pewna pani Jennifer, tak. Wygraj najpierw mecz w playoffach, to potem pogadamy, tak? Tak, i później było I'm trying, Jennifer. Tak, on jej odpisał. Tak. I'm trying, Jennifer. Tak. I potem było mnóstwo fajnych memów z tego wyszło, tak. Na przykład banery pod halą Blazers 18-19, tried for Jennifer. No tak, on przy swojej inteligencji to obrócił żart i tam wyszedł pomysł z koszulkami, które już nawet się pojawiły. Z tym tekstem. Wiesz, to nawet się nie zdziwi, jak w halach, gdzie Blazer będą grali, będą przegrywać, to kibice, gości będą mieli te... Mi się też bardzo podobał mem z Neilem Oshley, off-season 2018, podpis I'm trying, Jennifer. Tak. No, wyszło tak, że śmiesznie i chyba jeden tekst jakiejś anonimowej osoby właściwie i CJ musiał zamilknąć. No ale to jest prawda, po prostu brzmi mało wiarygodnie. Jeśli nie masz sukcesów sportowych, no to co mówisz, nawet jak gdybyś miał rację? Już nie wiem, to jest chyba bardziej skomplikowane. No, no nie, wydaje mi się, że to się strasznie, jest straszny rozdźwięk między tym, co pokazujesz na parkiecie, te twoje starania. To czy chociaż, wiesz, on w tym starciu z Pelikanami, to on akurat nieźle wyglądał, CJ.
No o to mi chodzi, tak, że to jest jednak drużyna, to patrzysz, kogo ma obok siebie, w jakiej jest sytuacji, tak? Rzeczywiście, on się starał, tak? Taki mamy świat, każdy teraz się odzywa, również ludzie dużo mniej inteligentni od CJ-a na mnóstwo różnych tematów, no tak to teraz jest po prostu. W każdym razie wyszła z tego taka sierpniowa drama, mini drama, no bo ten sierpień, jak mu powiedziałem, taki w tematach jakichś sportowych, koszykarsko czysto jest ubogi dosyć. A widziałeś workout Lillarda? Tak, widziałem. To też była odpowiedź na zaczepki kibiców. W stroju superbohatera i jak tam strzelali do niego z jakiegoś karabinu dziecięcego kuleczkami. Ale to było akurat śmieszne, to było dosyć takie inteligentne, prawda, z jajem. I to była odpowiedź na zaczepkę kibica, który tam mu zarzucił, że gdzie on jest, gdzie, nie ma go w ogóle na hali treningowej. Robi różne rzeczy, różne aktywności poza sportem. Rozumiem, że kibic obstawił wszystkie hale treningowe w całych Stanach Zjednoczonych swoimi czujkami. Jak nie widzi zawodnika tyrającego, to znaczy, że zawodnikowi nie zależy. No i to była taka fajna, z dystansem odpowiedź, wydaje mi się. Właściwie chyba nie widziałem, nie widziałem głosów, które by to krytykowały jakoś. Każdy jakoś to zrozumiał właśnie. To takie historie. No i jeszcze później była tam ta lillardowska deklaracja o tym, że świetnie czuje się w Portland, że chciałby do końca kariery grać, że jest związany z miastem i organizacją. Ale to takie, no właśnie, DeMar DeRozan też to mówił. Więc są... No dla Markusa Aldridge też to mówił. Tak, są deklaracje, a później jest proza życia NBA-owska. Zresztą tam Lillard tej powiedzi wrzuca to zdanie, kiedy mówi, że to są jego odczucia, on by bardzo chciał. Natomiast jeszcze jest strona właścicieli, organizacji. No tak. I że to jest NBA. Więc myślę, że to będziemy nie... jeszcze o tym rozmawiać w kontekście różnych wymian, które były proponowane. Tak. Myślę, że tak, to nie jest tak, że Lillard to na wieki w Blazers. Po prostu tak to wygląda w tym sporcie profesjonalnym. To chyba takie tematy Gardowsko-McCollumowe. A propos McColluma, jeszcze mnie zaciekawiło, że chyba to było na tej konferencji po sezonie, pytali go, nad czym będzie pracował, no to on odpowiedział, że nad handles, czyli jak rozumiem, kozłowaniem i dribblingiem. Trochę mnie to zdziwiło, bo wydawało mi się, że to jego bardzo mocna strona jest i można by poszukać gdzie indziej nowych umiejętności, ale może się czepiam. Może to tak rzucił po prostu, co mu pierwsze przyszło do głowy. Pewnie tak. Chociaż tam to jego panowanie nad piłką, zwłaszcza pod presją, kiedy jest podwajany, to tak nieszczególnie. Więc może... Czyli się zgadzasz z tym, że może co tutaj, robić. Tak, nie, wydaje mi się, że tam były takie momenty, kiedy wystarczyło trochę presji, on się strasznie gubił. No, więc może o to mu chodzi. Jeszcze Oshi i jego konferencja, czy tam wywiad sierpniowy. No dwie rzeczy były, tak. Konferencja po sezonie i po off-season i wywiad chyba sponsorowany przez Nila Oshley z Brooke Ozeldam, tak? Dobrze pamiętam. Ja bardziej tę drugą rzecz jakoś utkwiłem w pamięci, ale tam się ta narracja była bardzo podobna. Bo on był tam pytany o to, dlaczego nie zrealizował tych planów dotyczących ściągnięcia weteranów, prawda? Tak. No. I co on tam powiedział? No słuchaj, on też dlaczego nie podpisał Davisa na nowo? To, no tak, to jedno z drugim się wiązało. No to on podał przykład, że Davis by zabierał minuty młodym, czyli Collinsowi, jak rozumiem, przede wszystkim. I w ogóle odniósł się do sytuacji, gdy był Matthews w pierwszej piątce i był CJ, który tam sobie siedział i obgryzał paznokcie na ławce i przez to, że był... to on nie grał, a potem się w playoffach okazało, jaki to on jest dobry, tak? No ja kompletnie nie kupuję takiego rozumowania, muszę ci powiedzieć, bo to też pytanie, no to gdzie jest trener, tak? Jak on ma gracza, który może być dobry i powinien to widzieć na treningach, a go nie wykorzystuje. I to taka trochę dla mnie wymówka, no. Również to, że Davis przecież był zmiennikiem, a nie pierwszopiątkowym graczem, a Matthews był z pierwszej piątki. No nie wiem, co ty o tym sądzisz, ale to taki trochę PR dosyć nieudolny według mnie. Myślę, że to jest typowy przykład tego, że wiesz, dopisujesz narrację do tego, co ci się nie udało zrobić. Próbujesz się tłumaczyć. Dokładnie. A zresztą jak spojrzymy później,
kogo on podpisał, kogo nie podpisał, no to wydaje mi się, że tu chodziło o pieniądze po prostu, że oni nie widzą, żeby w tym składzie ten zespół mógł grać o wiele więcej i nawet paru milionów oszczędzają w tym momencie. Może to ma też jakieś tam znaczenie na przyszłość, jakąś większą elastyczność, bo ona, ale to ona powiedzmy i tak jest w zasadzie żadna. Nie wiem, może to kiedyś w przyszłości okaże się, że miało jakiś sens, ale na razie ja tego sensu zbyt wielkiego nie widzę. Wiesz, to zawsze dobrze brzmi, kiedy mówi się, że idą w przyszłość, idą w graczy, którzy mają sufit wysoko, są perspektywiczni, a taki domysł, że Ed Davis to już niewiele mógłby dać, prawda, zrobić postępu, to może się bronić jakoś tam. Ja się zastanawiam, czy tu trochę o minuty też Majersa nie chodzi, bo w tym kontekście, żeby go wymienić jakoś w lutym. Tak, wiesz, bo no, Majers będzie musiał chyba dostać minuty w tym sezonie, patrząc jak ten frontcourt wygląda, chyba że wierzymy w Swanningana, ale nie wierzymy. Boże, ja widziałem Majersa i jego treningi znowu. Na treningach jest mistrzem świata. No on wygląda już jak kulturysta prawie. To jak on to co on zrobił z masą, rzeźbą swojego ciała, to jest po prostu już potwór. Wiesz, no dobrze, no Thomas Robinson też wygląda. Wiesz, no tak, on świetnie wygląda, by na wybiegu na modeli, ale nie wiem, koszykarsko to. Zobaczymy, miał dobre momenty w zeszłym sezonie, jeżeli miałoby być takie road show, tak? Mówiąc językiem rynków kapitałowych, żeby go trochę pokazać, a potem puścić. Razem z, nie wiem, drugorundowym pikiem do kogoś, no to kto wie, może. No, bardziej tak jak mówisz, że tam będą minuty do grania pod tym koszem. Tak? Ale no będą, muszą być. To teraz wzięli na te obozy przygotowawcze co prawda dwóch wysokich, no ale to takie uzupełnienie wydaje mi się. Chociaż ten Cameron Oliver to jest ciekawy człowiek. No, oni potrafią czasami wygrzebać gdzieś tam z tego D-League, tak jak tego Wade'a Baldwina. No. Więc zobaczymy. Natomiast to, co się dzieje na obwodzie, czyli ilość obrońców, to ja już się gubię po prostu. Jak oni to układają, to ja nie potrafię z pamięci nigdy tego wszystkiego wymienić. Jak teraz pisałem artykuł, też o kimś zapomniałem, musiałem to poprawiać. Tak, no jest dużo, tak. Jak oni zmienią tych wszystkich karych, Baldwinów, Stauskasów. Tak. Pewnie parkiet to zweryfikuje, tak? I okaże się, że będą piłować się McCollumem, Lillardem i tyle. Jak zwykle. Ale na razie to po prostu jest ogromny tam wybór i bogactwo. Znaczy bogactwo w sensie potencjalnym. No. Oshley też powiedział coś takiego, że nie było wingmenów na rynku, że on miał tam 4-5 na oku, znaczy, i oni zaczęli znikać i po prostu wszyscy inni go uprzedzili. Tak, że rynek zweryfikował jego zamiary. Zweryfikował, więc były podpisane kontrakty, takie były. Ja się zastanawiam, o kim on mówi a propos tych wingmenów. Widzę na przykład, że Mbamute podpisał za 4 miliony z Clippers, czyli mniej niż miał Ed Davis. No i się zastanawiam, czy jemu na przykład 6 milionów nie można było dać. Czyli dokładnie tyle, ile miał w kontrakcie Davis. I czy on dla tych dwóch dodatkowych milionów by słonecznej Kalifornii na deszczowy Oregon nie zamienił? Myślę, że nie jest to wykluczone, a że grać potrafi, no to pokazał w Houston na początku zeszłego sezonu do czasu kontuzji. To byłoby fajne podpisanie, wydaje mi się. No tak. Chyba chodzi tu o pieniądze, no tak jak mówiłem. No ja to wielokrotnie pisałem, że to chodzi o oszczędności. Dlatego poleciał Ed Davis, tak mi się wydaje. No właśnie, to jest też takie pytanie. No bardzo wierzę w takim razie w Laymana, no bo niby to jest tylko 1,5 miliona, no ale jednak jest to 1,5 miliona, tak? No, czy nie lepiej było nie podpisać Davisa, nie gwarantować Laymana i właśnie powalczyć o takiego Mbamute? Nie wiem, były jeszcze inne ciekawe nazwiska, może niekoniecznie wingmeni, ale to nie jest przecież jedyna pozycja, gdzie tutaj jakieś widać dziury. On ogólnie mówi o weteranach, że on miał zamiar ściągnąć weteranów. W tym no ale zobacz, jest taki Kylo Quinn. 4,5 miliona. No ja bardzo bolałem na tym, że... 4,5 miliona z Indianą, tak? No nikt mi nie powie, że Indiana jest jakimś ciekawszym rynkiem niż Portland. To podobny poziom. No tak. Powiedział, tak. Więc ja byłem zawiedziony właśnie, że cicho... Ja na przykład też bardzo lubiłem takiego gościa jak Richaun Holmes, jak on jeszcze grał w Filadelfii. Ostatni sezon miał gorszy, ale wcześniej super się pokazał. Tak, bo wiesz co, bo to jest... Wiesz ile on zarabia teraz w Phoenix, Richaun Holmes?
milion 600. I też młody, wysoki i taki jeszcze niespełniony, prawda? Tak, Edda tak. Davisa też brali w takim punkcie kariery, chociaż już był po dwóch jakby klubach. Ale rozumiesz, milion 600, tak? Tyle no co tak, Lejman. To żadne ryzyko właściwie, tak. Będziemy się gryźć w język, oby. Dobrze, to przypomniałeś, bo te dwa nazwiska o Queen i właśnie Holmes, to chodziły mi po głowie. I jeszcze tak. Tutaj, nie wiem, Luwa Vukabarot, 1,5 miliona z OKC, no to bardziej takie ryzyko, ale też on mi się... No, wiesz co, wydaje mi się, że to jest jego gadanina, że on miał punkt pierwszy w swoim programie oszczędzać, tak, nie wydawać. Tak to wygląda rzeczywiście. No. I tak to stało się. Jest ta piętnastka plus ta trójka, którą teraz ściągnęli na te treningi i wydaje mi się, że jakiś tak, te Stauskas 1,6 miliona, Kary 2,8 miliona, no bardzo budżetowe takie opcje. No właśnie. Więc no łącznie to jest ile? 4,4 miliona łącznie, czyli tak naprawdę mniej niż ten jeden Davis, co odszedł. No. Zobaczymy. Znaczy znowu weryfikacja nastąpi. Jak zaczną grać. To chyba tyle z tych sierpniowych rewanentów. Jest już końcówka września i wszystko się już rozpędza. Na tapecie w NBA rządzi Minnesota i jej problemy. Pan Butler. Swoją drogą jest to bardzo ciekawe do śledzenia. Tak, a jest najważniejsze komunikaty płyną z tej organizacji. Bo w pewnym momencie było tak, że nie będą skłonni nim handlować jednak. A, tak, a dzisiaj nawet rano tak, czytałem wiadomość, ale... że już właściciel wziął na dywanik Thibodeau z Leidenem i oni mają znaleźć transferowi nowy dom i to znaleźć szybko. Tak jest dyrektywa po prostu. Tak. Handel i to nie, że czekamy, tylko sami dzwonimy. Sami dzwonimy, tak. Czyli cena znowu pewnie spadła troszeczkę. Ja myślę, że Olszej mógłby odebrać ten telefon. No powinien na jeśli pewno, zadbamy. Ale... A jeśli ale... nie, to sam powinien coś zaproponować. Tak. I myślę, że nawet Minnesota jest w takiej sytuacji, że nie trzeba byłoby oddawać CJ-a. Nie wiem tego, wiesz, bo to Minnesota może być w sytuacji dowolnej, natomiast pytanie tutaj jest, kto co zaoferuje, tak? No tak, jeżeli, znowu rynek. Znowu rynek. Jeżeli na przykład takie Houston zaoferuje, nie wiem, Erika Gordona, tak? No to bez CJ-a raczej chyba dealu nie zrobisz. To ustawi wszystkie rozmowy, jeśli ktoś jakieś dumpingowe ceny po prostu ustali i rzuci. No więc właśnie, no pytanie jakie jest właśnie zainteresowanie. Natomiast no ten cały Butler, no to jest dość kontrowersyjna jednak postać. Ja mam tu kilka takich czerwonych flag wypisanych przy nim. Po pierwsze rok kontraktu, więc jeżeli by po niego próbować sięgnąć, to tylko w takiej sytuacji, w której wiesz, że możesz mu to przedłużenie zaoferować, czyli że... Albo jakieś kontrakty z tym pójdą, albo że jesteś w stanie przesunąć Turnera i być może Leonarda. No właśnie, ta druga opcja bardzo frapuje. Że tak, użyć go do pozbycia się kontraktu Turnera, gdyby Minnesota rzeczywiście nie otrzymała jakichś wybitnie ciekawych ofert. No ja myślałem, pod ścianą wzięłaby Turnera. Turnera chyba nie, tam chyba nie ma tyle kontraktów, wydaje mi się, ale na przykład taki Seager plus Myers za Butlera i tego gościa z Chicago na czwórce, jak on się nazywa. Taj Gibson, on ma wygasający kontrakt po tym sezonie. Tak, tylko tam ludzie z Minnesota z kolei mówią, że to jest ulubieniec Thibodeau. No tak. No. Chociaż wydaje mi się, że w całej tej sytuacji rola Thibodeau i jego pozycja... Właśnie, czy on jeszcze tam jest maleje, tak naprawdę? Tak. Tak? Czy już można byłoby próbować. No, jakieś tam... To czy jest pewnie sporo wariantów. On sam chyba, w sensie Butler, trzy kluby rzucił, tak? Który chciałby grać. Ale ja na to bym w ogóle nie patrzył, bo nie sądzę, żeby Minnesota na to patrzyła. No tak. Minnesota nie będzie się starała uszczęśliwić Butlera, tylko będzie patrzyła na swój interes, tak? I to pytanie, czy ktoś spoza tej grupy zaryzykuje, a będzie wiele takich zespołów, myślę, które by jednak zaryzykowały. No, w każdym razie ciekawie się zrobiło i myślę, że to jeszcze przed startem sezonu powinno się wyklarować. Tak, natomiast no, słuchaj, no, a propos pominęli, samego... no, obozie przygotowawczym chyba nie będzie, tak, z tego co...
No mogę nie być. Natomiast to jest dziwny człowiek. No on ma... Ja nie wiem, jaki on ma jeszcze, ile on ma lat grania. Grał pod Tipsem wiele lat, miał właśnie kontuzję. Nie wyglądał dobrze po tej kontuzji w Minnesocie wcale. Jakiś anonimowy GM powiedział The Athletic. No straszne rzeczy na jego temat, że generalnie on był wielkim problemem zarówno w Chicago, jak i w Minnesocie, że gdy jest Jimmy Butler w zespole, to wszystko jest wokół Jimmy'ego Butlera w jego głowie i w zasadzie nic się innego nie liczy. Podobno podbierał Townsowi jego dziewczynę. Gdzieś tam we Włoszech się spotkali. No więc z tego wszystkiego taki obraz Butlera wyłania się niezbyt ciekawy. Mamy klasyczną dramę. Tak, tak. I to w Minnesocie, nie w Los Angeles czy w Nowym Jorku. Natomiast powiem ci, że chyba mimo wszystko bym próbował go ściągnąć. No, ja w tym wariancie, gdzie użyłbym go za rok do pozbycia się właśnie kontraktu i te salary cap wyglądałoby jakoś inaczej. Czy nie oddałbyś CJ-a za niego? Nie. To czy ja już jestem już tej parafii, która mówi oddać CJ-a, ale chyba nie w tym przypadku. Nie mając pewności, że on przedłuży z nami kontrakt, w sensie Butler. Natomiast ja po tych playoffowych przypadkach już nie wierzę, że Lillard z CJ-em mogą skutecznie działać. Okay. No dobra, no ale zobacz, a czy to nie jest tak, że jest kim grać na tej dwójce poza CJ-em? No to już wiesz, no to... No zobacz, jest ten Baldwin, który powinien z Lillardem dobrze wyglądać w piątce. Tak. Jest Trent Junior, który wygląda ciekawy, jeszcze nie wiadomo tak naprawdę, kim on jest, no bo nie widzieliśmy go w NBA. Jest Curry. Nawet no, sam ten Butler może na dwójce grać, jeżeli chcesz zachować, nie wiem, na trójce Harklesa na przykład. No tak. Ja nie wiem, ja bym się mocno nawet nad tym zastanowił, no bo... To wiesz co? Zależy, jak bardzo wierzysz w CJ'a Lillarda i jak bardzo wierzysz, że taka okazja się jeszcze powtórzy, że ktoś taki będzie do wyjęcia, no bo może się już nie powtórzyć. No i potem co, przebudowa, czy bawimy się cały czas w pierwszą, drugą rundę przez kolejne? Nie wiem, ja bym szedł w to, że szukałbym chętnego na CJ'a cały czas. Tak. I tyle. Natomiast po prostu... Nie Butlera. Jakbyśmy oddali teraz CJ'a za Butlera i stracili Butlera za rok, no to wtedy musisz chyba już wytradować Lillarda i iść przed... No właśnie. Więc to nie wiem, czy aż takie ryzyko bym poszedł. Mhm, rozumiem. No, ja bym pewnie próbował jednak tego Butlera ściągnąć, mimo wszystko. No zobaczymy, tak jak powiedziałeś, to wszystko będzie determinowane przez to, jakie oferty będą spływać do Minnesota. Mhm. Jeśli ktoś rzuci dobrego gracza, prawda, tam top 20, top 30, no to może być ciężko. Tak. No ja widziałem takie pomysły w internecie, że w ogóle można sięgnąć po CJ, po Butlera bez CJ-a, tak? Natomiast no musiałbyś pewnie Collinsa oddać, musiałbyś oddać piki, musiałbyś oddać pewnie któregoś z rookies, a to chyba też Minnesota za bardzo nie interesuje, przynajmniej na pewno. No to zależy, co dzieje się właśnie w Minnesocie. Glenna Taylora to może mogłoby i chyba powinno interesować tak naprawdę. W jakim stopniu oni mają już Butlera dość i chcą go się po prostu pozbyć, oczyścić sobie atmosferę, tak? Teraz jest wiadomo, że Towns przedłużył. Tak, pewnie się dowiedział, że Butler jest out. No więc będą budować wokół Townsa, prawda? I teraz chcą po prostu, wydaje mi się, oddać Butlera za wszelką cenę. I pytanie, co łykną? Jaką ofertę łykną i przyjmą. Ciekawe jest, czy Olszy w ogóle spróbuje coś. Tylko pewnie tego znowu się nie dowiemy. Znaczy, czy spróbuje, to pewnie... No nie wiem, nie dowiemy się, tak. Chyba, że będzie transfer, to wtedy się dowiemy. Tak to się dowiemy, że były lepsze oferty, tak. Nie chcieliśmy rozbijać naszego core i tak dalej. Tak. Tam jak to zazwyczaj. A Lillardem byś handlował? Wiesz co, ja teraz wszystkich, którzy lubią ten zespół, prosimy o wyłączenie na 5 minut, ale ja tak jak ci już kiedyś mówiłem, ja jestem troszkę znudzony tym obecnym zespołem. Oglądam to już trzeci sezon pod rząd, a jak się do ery Aldridge'a wrócimy, to jeszcze ze trzy kolejne.
pierwszą rundę wyjazd, ewentualnie drugą rundę i wyjazd z hukiem. Więc ja przed draftem byłem za przebudową, ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest takie bardziej moje osobiste spojrzenie na ten zespół i wcale niekoniecznie inni muszą je podzielać. Co więcej, pewnie większość osób nie podziela takiego spojrzenia, no bo zespół jest dobry, wchodzić do playoffów, no to też jest duża wartość i są emocje również post-season, no do tej pory przegrane, ale można jakoś tam mieć nadzieję, że może coś z tego więcej będzie. No ja takich wielkich nadziei nie mam, dlatego na przykład za Doncicza przed tym draftem, to mocno bym się zastanowił, tak. Tylko wtedy, jeżeli oddawać Lillarda, to tylko w takiej opcji, że idziemy w totalną przebudowę, tak, to wtedy CJ-a też trzeba oddać. Ja nie widzę CJ-a jako lidera tego zespołu, no bo to nie jest gracz top 15, tak jak Lillard. Więc jeżeli zatrzymujemy CJ-a, to zatrzymujemy też Lillarda na pewno. No, Doncic to była ciekawa opcja, byłaby. Tym bardziej, że ja myślałem, że on będzie jakąś taką, będzie na niego straszny hype w tym drafcie. A tu się wręcz jakaś taka eurofobia objawiła. W ogóle był pomijany, prawda? No, poza mądrymi organizacjami. No tak, tak, właśnie. Ale reszta, no przecież to jest niepojęte. Nie, wiesz co, nie wiem, czy tak było. Deringer miał go na pierwszym miejscu w MOKU. No dobrze, ale koniec końców wybierają generalni menedżerowie i wyszło jak no, wyszło. No tak, tak. No, ale ja uważam, że to zrobiła Atlanta, to jest debilizm dekady albo więcej. Wiesz co, tutaj może i tak, ale weź, jak się spojrzy na to, gdzie jest ten klub, no to jest jednak najbardziej czarne miasto w Stanach. To nie wiem, czy wbudowanie wokół europejskiego gwiazdora tam marketingowo jest takim super pomysłem. Może o to też chodziło. No niech będzie, ale koszykarsko sportowo wydaje mi się. To czy, też trudno mówić, bo nie zagrali ani jednego meczu jeszcze, ale no ja jestem pod wielkim wrażeniem Doncicza. No ja też. Chociaż Smith Jr. go ostatnio na filmiku tak skrosował, że no ale to jednak inne ale pozycje. Tak. Jakby z jego perspektywy patrząc, to świetnie trafił. Do Dirka, do Dalla. Tak, świetnie, oczywiście. Tak. Że zresztą Dirk Doncic, no, bardzo, nie wiem, lubię jednego i drugiego. No fajna historia. Więc znakomicie, że do Dalla z takiego punktu widzenia samego zawodnika. No dobra, czyli Lillard, w twojej głowie jest taki pomysł? Nie wiem, czy teraz jest. Czyli nie masz jakiegoś pomysłu na jakiś... Wiesz, ja się zastanawiałem na przykład, czy Phoenix, no bo było taki moment, że Phoenix jest zainteresowany Lillardem. Czy oni mogliby stworzyć taki pakiet po Lillarda, który by pokazał, że naprawdę jakaś taka większa przebudowa miałaby sens? Oczywiście w tym pakiecie nie byłoby Bookera ani Aytona. Ale czy z całej reszty mogliby stworzyć taki pakiet? No i nie wiem, jak ty uważasz. No, ja sobie to rozpisałem nawet. No, ze mną jest problem taki, że ja kompletnie wierzę w tego Aytona. Nie, ale to ja mówię, Ayton i Booker to byliby niedotykalni w tym transferze, na pewno, bo to Phoenix tego no to, na pewno... No to nie, bo Josh Jackson to jest za mało. No, ale posłuchaj. Josh Jackson, Mikal Bridges, DeAnthony Melton miał świetną ligę letnią, dwa piki pierwszorundowe i Tyson Chandler. No nie wiem. Trochę. Trochę nadal mało, tak? Trochę mało. Zależy pewnie, jak oceniasz. Ponieważ wszystkie nazwiska, które wymieniłeś, pomijam Chandlera, to tylko potencjał. Nie wiemy niczego pewnego o tych graczach. Josh Jackson. Masz rację. Poza Jacksonem. No, ja jednak byłem wielkim fanem Jacksona. Ja byłem po prostu, już kościół chciałem zakładać, tak? I NBA weryfikuje po prostu. Jakkolwiek drugą część sezonu miał już taką, jaką wyobrażałem sobie, że będzie miał od początku. To tylko to jest kolejny headcase, tak jak Butler. No, on tak. Tam jakieś miał zarzuty w ogóle. Oczywiście, to nie jest spokojna głowa i tu trzeba byłoby dobrego jakiegoś weterana, który by go prowadził. Natomiast wiesz, to jeżeli mówimy o jakimś tam w ogóle potencjalnych transferach Lillarda, to nie po to, żeby uzyskać równą, czy prawie równą wartość na teraz, no bo wiadomo, że nie uzyskasz takiej wartości za niego, tak? Poza tym, dlaczego go wymieniasz? To jest świetny gracz, więc jeżeli chcesz go wymieniać, to tylko dlatego, że myślisz o jakiejś dużej przebudowie, no i wtedy
jednak musisz wziąć potencjał, no bo wcale nie chcesz od razu wygrywać i być tam na, znowu skończyć z 15 pikiem w drafcie, tak? Chcesz mieć w pierwszą piątkę na przykład, no więc to tylko w tym założeniu, natomiast tak. Ja masz rację, że to wszystko jest potencjał. Twoje argumenty, to znużenie, że nic tutaj do przodu się nie dzieje i że te playoffy przegrywane i coraz nie to, że Golden State, ale już Pelicans, tak? Wcześniej Memphis. Ale Lillarda bym zostawiał i wokół niego dobudowywał. CJ, ja upieram się, że CJ powinien zmienić otoczenie i coś za CJ-a wyrwać. Właśnie. No tak, tylko to musisz szukać właśnie takich okazji jak teraz z Butlerem, bo w takiej wymianie, że to Oshley dzwoni, to nie dostaniesz nic o zbliżonej wartości, wydaje mi się. Jak to NBA obserwujemy te parę lat, nad więcej, no to ona ma taką swoją logikę, że coś zawsze na rynku jest, tak? Ktoś się znajduje, ktoś jest niezadowolony, kogoś chcą wypchnąć, ktoś się przebudowuje. Okej. Okay. No, więc myślę, że jeszcze mamy czas, bo te kontrakty się obu kończą w 2021, tak? Tak, no to są jeszcze aż 3 lata, to prawda, tak. Tylko z każdym rokiem ten Lillard jest coraz starszy. Ten jego prime, no na razie on jest jednak cały czas na fali wznoszącej, ale w końcu się zatrzyma, potem będzie to spadało. I ta cena, jaką za nich można dostać, znaczy za CJ-a w tym kontekście, w tej rozmowie, no też z krótszym kontraktem będzie spadać pewnie. Tak, znaczy ja w ogóle wydaje mi się, że oni są obaj w takiej sytuacji, że jeśli oni chcą sportowo potwierdzić to, jakie mają o sobie mniemanie, to jest ostatni dzwonek dla nich, tak? Oni muszą zrobić w tym roku playoffy. To tłumaczenie, że otoczenie, koledzy nie dorastają im, tak? Czy wyrażone tak wprost, czy jakoś nie do końca właśnie, to jest ten ostatni czas, kiedy oni muszą to potwierdzić. Bo na razie tylko gadają. Tak się już mówi, któryś sezon mam wrażenie. Ale to myślę, że ten jest już naprawdę ostatni, bo to jest tylko gadanie i coraz śmieszniej wyglądają. Oni przy swojej inteligencji, elokwencji budują sobie jakby życie na przyszłość, prawda? Jeden muzyką, drugi dziennikarstwem i oni sobie poradzą, tak? Natomiast nie będą chyba dobrze zapamiętani w sensie... Sportowym. Sportowym, tak. Będą po prostu jako bardzo dobrzy gracze, ale którzy nie doprowadzili do jakichś większych sukcesów. Tak? Gdyby teraz skończyła się ich kariera, no to co byśmy o nich powiedzieli? Co byśmy im zapisali, tak? Lillardowi spektakularne akcje, Lillard Time. Tak. The Shot z Houston. Tak. I co? I przegrane playoffy kolejne. Zgadza się, tak. Więc to tutaj jest słabo. Oni po prostu są świetni w budowaniu swojego wizerunku i swojej przyszłości, tak? Używając do tego, co robią najlepiej, czyli koszykówki. Dobrze się ze sobą czują na pewno, tak. Natomiast to nie jest lepsza kariera niż Drew Holiday'a na przykład. No nie jest, tak. No nie właśnie. Więc jeśli miałbym tutaj szukać czegoś, że Portland zrobi coś więcej niż w ostatnich latach, no to, że ta ambicja zadziała, tak, i że przy rozwoju młodych Nurkicia zrobią krok do przodu, że na pewno nie dadzą się wypchnąć z playoffów. Dobry taki, mieliśmy kolejny temat. Tak. I tak pięknie właśnie do niego zmierzasz. Gdzie tu są rezerwy jeszcze w tym zespole? Bo się tak smutno na chwilę zrobiło. Może poszukajmy. Tak, wiesz co? Tak w ogóle NBA, nie? Jeśli mówimy o drużynach, to szukając postępów u drużyn, myślimy zaraz transfery. Mhm. Kto przyszedł, kto odszedł. A czy w sporcie nie powinno być tak, że postęp to również praca z tym, co mamy? No, ale to jakbym Nila Oshley teraz słyszał. Nie, bo wiesz, jak jest off-season, przychodzi, no to tak, kto do kogo trafił i że tu będzie LeBron do Lakers, to na pewno pójdą w górę. A teraz ja się zastanawiam, czy postępu można, to czy jestem przekonany, należy szukać w rozwoju zawodników. No, w rozwoju schematów, zagrywek. I teraz szukam drużyny, która byłaby przykładem na to, tak? W ostatnim czasie. Myślę, że taką drużyną była Indiana. Mimo, że dostali Oladipo, tak, to oni poszli do przodu dlatego, że tam była dobra praca trenerska.
Nate'a McMillana, znanego skądinąd, no z Portland. I na ile Portland może tym, co ma, a uwaga, ten skład jest jednym z, w cudzysłowie, najstarszych w ogóle w NBA. Znaczy, McCollum... Najmłodszy. Znaczy, najmłodszy, ale stażem jest bardzo poważny. To znaczy, Lillard, McCollum, Aminu, Harkless grają ze sobą już czwarty... A, w sensie takiej kontynuacji. Czwarty rok. Tylko Golden State ma ten rdzeń drużyny, o czym pisałem w którymś z artykułów, właśnie starszy. I to jakby się nie przekłada na postępy drużyny. To czy ktoś by powiedział, powinni grać już ze sobą w ciemno pewne rzeczy? To zależy, wiesz, no bo trochę tak jak patrząc na Stotsa, to te jego zespoły właśnie, gdy grały ze sobą dłużej, rosły w obronie przede wszystkim z roku na rok. I to widzieliśmy też w zeszłym sezonie z tą obecną ekipą. Poprzednio taki skok zrobiła też ekipa z Aldridge'em w pewnym momencie. Właśnie w tym sezonie, co się potem Matthews wysypał i wszystko się rozsypało. Więc no może rzeczywiście to po tej stronie parkietu głównie widać. No w zeszłym sezonie z kolei atak troszkę kulał. CJ miał gorszy rzutowo sezon. Nurkic się wpasowywał, tak? Nie przełożył jakby tej końcówki sezonu na cały sezon w ataku, bo w obronie wiemy, że jest dobry, no ale w ataku nie było fajnie. Drugą część sezonu już miał lepszą, ale w pierwszej części no te wszystkie jego popisy w post, to teraz piękny artykuł na szóstym graczu Piotrek Sitarz, założyciel naszego bloga, napisał. No, on był jednym z najgorszych post graczy w ogóle w NBA, do spółki z Turnerem zresztą. Więc tutaj są też rezerwy. Tak? Zgranie tyle... zawodników, ilość spędzonych minut wspólnie na parkiecie. Ale wiesz, nawet nie chodzi o to, żeby ten Nurkic się w tym post nauczył jakoś świetnie teraz grać, tak? Bo pewnie będzie lepszy jednak, ale chodzi też o to, żeby on mniej grał na swoje słabości, tak, a bardziej na swoje mocne strony. Tak, tam przecież u niego też ten problem z tymi stratami jest. On gra trochę ryzykownie, tak? W sensie takich jakichś tam odegrań z obwodu. A to jest ważny element, bo on dostanie więcej minut w tym sezonie. Nie ma Davisa, tak? No jest, to czy już chyba w tym pierwszym podcaście rozmawialiśmy o tym, to czy ja mówiłem o tym, że dla mnie jego rozwój jest kluczowy do postępu. Tak. No i mamy jeszcze Collinsa. No Collins, tak. No, myślę, że z Collins jeszcze, wiesz, tylko że przy Collinsie będziemy mówić, że to jeszcze młody i jak nie zrobi jakiegoś skoku wielkiego, no to nie będzie jakieś wielkie rozczarowanie. A powiedz mi, ciebie nie dziwi to, co oni mówią, że oni chcą go ustawiać bliżej kosza, właśnie w post. Mi się wydawało, że on w ataku to powinien raczej tą trójeczkę szlifować, która wygląda ładnie. Na razie tam jest 32%, czy jakoś tak. Więc to nie jest oszałamiające, ale co ty o tym myślisz? Nie wiem, że dopóki nie zobaczę tego, jak to funkcjonuje, to trudno coś mówić. Natomiast ten jego rzut rzeczywiście, ten taki półdystans, to jest... Znaczy, ta ręka wygląda lepiej przy rzucie za trzy niż przy rzucie z midrange, dziwnie. Jakoś tak. Tak to oceniam. Post? No nie wiem, no może się jest już sami podekscytowali tym, jak fizycznie wygląda lepiej, ale nie wiem, no to czy w ogóle... Nie kojarzy mi się Collins wyglądał dobrze, kiedy grał z Davisem. I grał dalej. To Davis operował w paint. Tak, ale rozumiesz, no bo jak on miałby tę trójkę na tyle dobrą, to mógłbyś go nawet w parze z Nurkiczem pewnie wystawić, gdzie on operuje na obwodzie. To jest pytanie, jak oni go ustawią właśnie teraz? Bo w ataku operuje tak, że oni, na obwodzie, oni razem tak? Chodzili z Davisem, tak? W tych Może z Meyersem będzie chodził. No, Meyers. Collins. Collins post, Meyers na trójkę. Tak. Meyers już tak wygląda jak potwór. Fizycznie. Okay, może w Space Jam zagra. Tak, ma zadatki. To... A to by było dobre, że tam swoje talenty przenieść. Talent LeBronowi, rozumiesz? Do Hollywood. Jest monsterem. No tak, ale Meyers może, nie wiem, może będzie chciał się jakąś pokazać, bo już kontrakt coraz bliżej końca. To jest ciekawe, czy on znajdzie robotę w NBA.
po tym, jak skończy mu się Portland. Umowa. Czy tego typu. Dobra, szukajmy tych plusów jeszcze. No mamy nowych graczy, Seth Curry, to podpisanie wygląda jak się. Wiesz, tak, ja widzę coraz lepiej. Nurkic, jego rozwój to jest jeden z kluczy. Drugi to jest Baldwin. Mniejszy, ma mniejsze oczekiwania, ale wydaje mi się, że może wystrzelić. No, tak, tak. Dlatego wiesz. Dlatego jeden z niewielu graczy wodowych, który może kryć parę pozycji. No ja bardzo go lubię, dlatego też łatwiej mi byłoby się pożegnać z CJ-em za Butlera właśnie, dlatego że taki Baldwin w tym zespole jest i wydaje mi się, że tutaj ten upside jest naprawdę duży. To jest człowiek, któremu nie wyszedł debiutancki sezon, tak? I to w organizacji, która umówmy się w tym sezonie była jakoś super. Lekko chora była wtedy, prawda? Co organizacją, tak? Więc trudno młodemu zawodnikowi tam wejść i coś pokazać. I teraz jest jeden sezon, odbudowywał się, wywalczył sobie miejsce. Naprawdę liczę, że to jest 16 numer draftu, który jest w stanie jakby zaistnieć w tej lidze. Mhm. Przy tym, że Stoc da mu zaufanie, obdarzy go za zaufanie i da mu minutę. Duża rola trenera, no bo tych, tak jak powiedziałeś, sam się gubisz, ilu tych graczy jest na tych pozycjach. No jeżeli zamiast takiego Baldwina miałby Stauskas wchodzić, tak, to mogłoby być gorzej. Nie, ciągle wierzę w racjonalność jakby Stoca, że treningi pokażą, jaka to jest hierarchia. No niby tak, ale zobacz, że ci wszyscy gracze, którzy zrobili potem jakieś kariery, dostali duże kontrakty typu Krab, typu Barton, to oni jednak kiblowali na tej ławce bardzo długo. Ja nie wierzę, że oni nie pokazywali na treningach tego, co pokazali w ostatnim sezonie, tuż przed podpisaniem fajnego kontraktu albo przed wymianą w kontekście. No to prawda, że kontuzje robił. Barton nawet to pokazał w Denver dopiero, a nie w Portland. Tak? Więc Stot z tym odnajdywaniem talentu z ławki, no to nie wiem, czy on jest taki super świetny. Tak. Mam wrażenie, że on trochę tak jak Thibodeau lubi sobie jednak postawić dość mocno na tych najbardziej sprawdzonych graczy. Znaczy, tak, zobaczymy, bo Napier dostał te minuty, tak, tam grał i teraz ktoś musi wejść w buty Napiera. No tak. Więc te minuty na pewno są. To Seth Curry wejdzie w te buty, to tak mi się wydaje przede wszystkim. Tak, no i tam są te zapowiedzi, że to Turner będzie jednak tym prowadzący na pewno, jako szósty gracz. Mm-hmm. No tak, były takie rozmowy, że Turner i wokół niego strzelcy właśnie, czyli jak rozumiem Seth Curry, Trent Junior ewentualnie, nie wiem, może Stauskas. No jest to jakiś pomysł. W każdym razie no, ustawienie tej hierarchii to jest jeden z większych, najważniejszych znaków zapytania przed sezonem wśród gardów właśnie. No wiesz, zdarzy się kontuzja, to może się poustawiać sama hierarchia. Tak, tak, ale załóżmy, że odpukać nie, więc wtedy to jest jakiś problem. Nie jest źle mieć dużo graczy. Tak. Tym bardziej, że sponsorem drużyny został koncern z branży medycznej. To jest kolejny. Performance Health. Moda Center, teraz znowu coś dalej. Tak, więc akurat gdzie jak gdzie, ale w Portland to ta branża ma szansę rozwoju. A to jest to Biofreeze, tak? To znaczy tak, Performance Health to jest koncept medyczny zajmujący się tam rehabilitacją i takimi rzeczami, a Biofreeze to jest jedna z ich marek. Okej. Okay. To jest jakaś maść, żel chłodzący. No to tym bardziej tego Butlera brać, wiesz, tak, rzepką się posmaruje, ten Biofreeze od razu będzie wszystko super. Więc Portland są kolejną drużyną, która ma reklamę na koszulkach. Jak patrzyłem, nie wiem czy widziałeś, to nie jest zbyt inwazyjne, nie szpeci za bardzo. Tak, dosyć, ja nie mam nic przeciwko. Dosyć skromne. Chociaż to się będzie pewnie rozrastać. No nie chciałbym widzieć koszulek drużyny NBA, tak jak w polskiej lidze są, prawda, że tak. Wygląda tak jak słupy reklamowanie. I żadnej z tych reklam przez to nie widać. No właśnie, więc mam nadzieję, że to się powstrzymają. I że to nie jest jakaś firma, nie jakichś dziwnych branż, tylko no, akurat Portland medycyna. Ortopedia. Ma sens. No dobra, więc mamy do początku sezonu. 25 jest Media Day, a 30 jest pierwszy mecz przedsezonowy z Toronto. Mhm. Portland to w ogóle jakiś zaszczyt kopnął, więc potencjalnie debiut Leonarda w Toronto. Pierwszy mecz. I LeBrona też. I tak. W sezonie zaczynamy od Lakersów i
i LeBron przyjeżdża do Portland, więc podwójny zaszczyt. Tak jest z początkiem kalendarza. Ten kalendarz wiesz, tak rzuciłem. Wiesz co, jeszcze taka myśl jedna, zanim mi ucieknie, zanim przejdziemy do terminarza, na który wiem, że spojrzałeś, że to, co mi się jeszcze podoba, czego troszkę może być więcej niż w zeszłym sezonie, to takiego, Amerykanie mówią edge, tak? Natomiast to chodzi o taki charakter boiskowy, bo tam w tym zespole nie ma takich trochę zawadiaków. Lillard trochę taki jest, ale on to bardziej, wiesz, jak trafi buzzerbitera, to wtedy to widać. Natomiast wydaje mi się, że zarówno Collins młody, jak i ten Wade Baldwin, no to są tacy kolesie, którzy widać, że nie dają sobie w kaszę zmuchać i po prostu jak się coś dzieje na parkiecie, to wiedzą, co zrobić. I to mi się podoba, bo tego, oni są zagrzeczni wszyscy, ta cała reszta składu, mam wrażenie. To prawda, no i nie ma tego weterana, tak? A teraz chyba najstarszy jest Aminu z Lillardem. A nie Turner? Turner jeszcze jest, tak? W różowym futerku. Tak, Turner jest 80 chyba 8 rocznik, więc jest najstarszy, ale tak weteran, no niech będzie. Ale chodzi, ja mówiąc weteran, mam na myśli kogoś takiego, tak, z taką mądrością. No tak, życiową, tak. Taki Chris Kaman. Tak, no trochę tak. Turner to tak mi się jeszcze innym pojawia. Życiowej mądrości. Niż z mądrością życiową. Więc no młody to jest strasznie skład. Tak jak mówisz, tak trochę brakuje takiego kozaka. Może Seth Curry? Zobaczymy. Będzie taką, mógł być sobą. No dobra, bo ci przerwałem, a jak tam z tym terminarzem? No to terminarz, no tak jak powiedziałem, no król na dzień dobry, król LeBron przyjeżdża i mamy później San Antonio u siebie i chyba Sacramento, później już wyjazd pierwszy na wschód do Miami chyba, jeśli dobrze. A patrzyłeś może tam, które miesiące łatwiejsze, jak to wygląda, czy to jest tak jak... No, to tak wydaje mi się, że to jest zrównoważone. Pamiętasz końcówkę ubiegłego? To tam było tak średnio ciekawie, prawda? Na koniec były trudne mecze. No właśnie, a teraz i wyjazdowych były, zdaje się, też jakieś. Tak, a teraz jest to przeplatane. Wyjazd u siebie i kończymy dobrze, bo kończymy u siebie z Sacramento. I gdyby coś tam było na styku, a pewnie będzie w tej konkurencyjnej części, czyli na zachodzie, to akurat dobra okoliczność. Wcześniej mamy mecz na wyjeździe Los Angeles i u siebie Denver. I na wyjeździe Denver. I u siebie Memphis. Czyli z przeplatanka, nie ma jakiegoś poważnego. Tylko wracamy z serii wyjazdowej na wschód na początku kwietnia. A później jest ta przeplatanka u siebie na wyjeździe. Więc tak wydaje mi się zrównoważony jestem. Ten terminarz. No bo tutaj już od 3 lat już taką zasadą jest, że Blazers strasznie słabo startują. I to było tym gorsze w zeszłym sezonie, bo ten terminarz na początku był dość prosty w gruncie rzeczy. Tam pamiętam, mnóstwo było takich przegranych meczy u siebie. I myślę, że to jest naprawdę clue na ten sezon, żeby to się prostu nie powtórzyło, że znowu gdzieś tam w grudniu zespół się budzi z ujemnym bilansem. Mam kłopoty z oceną tego terminarza, wiesz trochę dlaczego? Bo nie wiem, kim będą te drużyny niektóre. Ja nie wiem, kim będzie Lakers, prawda? I rok temu powiedzielibyśmy, że to jest łatwy przeciwnik. No tak. Teraz może się to zmienić. Ja nie wiem, kim będzie San Antonio. Słusznie. I to są pierwsze mecze, więc może być 3-0, a może być 0-3, 1-2 na przykład. Mhm. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać z tym. Czas pokaże, ale rzeczywiście wolam, żeby w końcu zaczęli jakoś przyzwoicie. Tak, nie no, ja mam nadzieję, że wreszcie Stocowi po układanie tego wszystkiego nie zajmie 3 miesięcy, tak? Tylko. Wiesz, czy mi się to wszystko kojarzy? To jest to jakiś schemat. Fatalnie zaczynają, później nagle Lillard się budzi, że All-Star Game się zbliża. Eksplozja. Sam tam ciągnie po prostu. I ta eksplozja trwa 3 miesiące i się kończy przed playoffami. Wyżyłowanie się do playoffów, przychodzą playoffy i oni... śmierć tak. Nagła. I to jest tak trzeci sezon, wydaje mi się, taki schemat. Tak, tak. A propos tego, co powiedziałeś, że to już trochę nużące. Można było jakiś granat wrzucić. No dobra. Chyba będziemy kończyć powoli. Tak, ile wyszło tym razem? Ojej, pobiliśmy? 50 minut. No co, rozkręcamy się. Jeszcze więcej niż tamtym razem, premierowym. Sierpień ciekawy się okazał. Ale co, spróbujemy przed sezonem samym jeszcze?
Nie wiem, zobaczymy, no bo co tam się będzie działo przed sezonem. No, no, bo... Gry przedsezonowe, będzie jakiś materiał. No będzie materiał, no nie obiecuję, ale dobra, zobaczymy. Nie obiecujmy, niech będzie to niespodzianka miła, jeśli dobra. Dojdzie do tego. A za dzisiaj dzięki. Dzięki wielkie, cześć. Do usłyszenia, cześć.